Prechowy szczęściarz. W tym roku szef naprawdę zaszalał z wielkanocnymi dekoracjami. Wyciągnął też szczęściarza wielkanocnego króliczka. Hej, szczęściarzu, jak było w pudełku? Próba pierwsza! Próba druga! Stój! Nie rozbijaj tej pisanki, ja ją zjem! Luzik, to biała czekolada! Fuj, w takim razie rozbiją! Czy ktoś mnie popchnie? Ostatni ruch pędzla i skończę moje arcydzieło! Kto to zrobił? O, Duncan znowu nie umie mówić. Dasz radę, Duncan. Skup się i powiedz, co się stało. Ty, Beth! A ona... jajko! Wasz! Beth? Wiesz może, jak to się stało, że obraz Duncana wylądował nagle na jego twarzy? To szczęściarz. Szczęściarz. Tak, Beth. Wiesz, jeśli szczęściarz bardzo żałuje i szczęściarz nie będzie tak już robił, to możemy o tym zapomnieć. Szczęściarz bardzo żałuje i nie będzie. Obiecuję. To w porządku. Świetnie sobie poradziłem. Beth się przestraszyła i żałowała tego, co się stało. A dzieciaki na pewno zrozumiały, że ja wiem, że to nie był szczęściarz. No ludzie, serio? Szef uwierzył w szczęściarza? Przecież to jest pluszak! Ze wszystkich pluszaków szczęściarz jest najbardziej niewinny. Za to nie ufam Geraldowi! Tak, obserwuję cię, żyrafo. Duncan, przepraszam cię za ten niefortunny wypadek, który zapisankował ci twarz. Przyniosę ci wodę do wymycia. Ciągle jestem zły! Ale muszę ci przyznać, że akcja ze szczęściarzem była mega sprytna. Nie sądziłam, że szef mi uwierzy. Już wcześniej mogliśmy zrzucać na plusaki winę za nasze niemądre zachowanie. Zaczekaj! Beth! Jesteś genialna! Naprawdę? Nie rozumiesz? Szczęściarz jest zły! No i banany tak samo! W końcu są żółte, 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 a 5 minut później... już po nich! Banany. Chodzi o to, że jeśli będziemy zrzucać winę na szczęściarza, to szef nie wyśle nas do kąta! No! To katastrofa! Wszystkie czekoladowe pisanki przepadły! Jak mamusię kocham! Który z was zjadł wszystkie czekopisanki? To szczęściarz! Na pewno szczęściarz! Powiedział coś, że mu przykro. Szef mówi, że nie latamy, bo nie mamy piór? A ja chyba znalazłam sposób. Tak! Lecimy na księżyc! Wow! Izzy poleciała! Widzę stąd Venus i Marsa! No i Izzy spada. Ciągle w górze! To się zabije kompociku! Co się stało? To szczęściarz! Ta-da! Przecież ten królik to pluszak. Dalej, szefie, chyba nie zwariowałeś. Wszystko gra, nic się nie dzieje. Dobrze, dzieci. Właśnie ustawiłem nasz nowiutki super turbo temperaturoustawiacz na spanko klimat. Kolorowych snów! Cześć, super turbo temperaturoustawiaczu! Jak zimno tu może być? Jak tylko sobie życzysz. Super! Słuchajcie, może króliczko bałwanek? Tak! Ustaw nam jesienny przymrozek! Będzie śnieg! Aaaa!
śnieg w środku kwietnia? Ach, te zmiany klimatu! Zamówię rękawiczki dla siebie i dzieci. Różowe, niebieskie. Uuu, tęczowe też mają. Wow, rękawiczki już przyszły. A co się tu dzieje? Rękawiczko przyjęcie? Nie dostałam zaproszenia, a mam ręce. To wielkanocne prezenty dla mnie i dzieci. Wymówki! Trzecia rękawiczko imprezka, na którą nikt mnie nie zaprosił. Chyba muszę przestać jeść czosnek. A które z nich są ładniejsze? O, a co to za melodia? O, Red jedzie nasz ulubiony lodowóz. A? Co? Lody? Śnieżyce? Co się tu dzieje? Czy ktoś... To Szczęściarz ustawił taką temperaturę. Tak, to był Szczęściarz. Szczęściarz, co? Okej. Szczęściarz, wracasz do magazynku. No? Szczęściarz zostanie zupełnie sam. Będzie mu zbyt smutno. Masz szlaban! Musiałem zabrać stamtąd Szczęściarza. Miał na nich bardzo zły wpływ. Znaczy, wiem, że to w sumie nie mógł być on, bo... to jest po prostu niemożliwe. Tak? Cześć, Beth! W czymś ci pomóc? Hej, szefie! Jak mówi się na dwa osły jadące na kangurze? Ha, o, to będzie fajny żart. Nie wiem, jak się na nie mówi? To nie jest żart. Ja naprawdę pytam. Szef jest nauczycielem i powinien wiedzieć takie rzeczy. Beth jest dziwna. Co? Czy Szczęściarz naprawdę ożył? Co to było? Szczęściarz trenuje. Co? Jak to się stało? Ktoś włączył czeko fontannę. I wszyscy wiemy, kto... Coś ty, ogarnij się. Luszaki nie są żywe. Czemu czuję przypaloną czekoladę? To nic dobrego. Szczęściarz postanowił upiec ciasto w zabawkowym piekarniku, ale wybuchło. To Szczęściarz. Ojcowy! Szczęściarz! Co? Szczęściarz! O nie! Szczęściarz! O! Szczęściarz! Ale królisz nie? Czy on? O-o! Szef znowu nie może mówić! Chyba go zepsuliśmy! Szef sam uwierzył, że to wszystko wina pluszowego królika, a więc sam się zepsuł! O co w tym wszystkim chodzi? Ten królik naprawdę żyje? Nie ogarniam, jak szef mógł uwierzyć, że ten pluszowy królik zjadł całą czekoladę? Dzieciaki użyły królika przeciwko mnie! Przyszedł czas użyć króliczka przeciwko nim! Juhu! Cody? To ja! Jestem rybką! Już ja pokażę tym dzieciakom wielkanocnego króliczka! Kto ma kciuki i już nikt nie zrzuci na niego winy? Ten króliś! Oh no! Lepiej pójdę po Szczęściarza! Mój zły robot właśnie zniszczył plac zabaw! Nie, potrzebuję go, bo zrobiłem bałagan w sali do leżakowania! Hej! Zaraz przyda się nam wszystkim! Czemu? Bo już czas na... super bitwę na pisanki! Tak! Juhu! Tylko mi się zdaje, że Szczęściarz urósł! Wzdłuż i wszerz! Szczęściarz ożył! Łapmy go, zanim on złapie nas! Nie! Hej, są rodzice! Zły króli, zły! Szef? Tak to właśnie bywa, gdy zamiast być sobą udaje się pluszowego królika. Więc lepiej nie udawać pluszowego królika, jasne? Smacznego jajka, szefie! A, biała czekolada.
Najgorsza Wielkanoc w dziejach. Ale żaden pluszak nie ożył i nie został złoczyńcą. Geralt, nie! Zła żyrafa, zła! Pa, 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 pa.